Witajcie kochani! Inspiracją do nagrania dzisiejszego filmu były maile oraz wiadomości prywatne, które od Was dostaję. Co się okazuje? 80% z Was popełnia błędy, pewne błędy w swojej pielęgnacji, o których dzisiaj Wam opowiem. I być może uda Wam się wykluczyć te błędy, a to sprawi, że Wasza pielęgnacja będzie o wiele, wiele lepsza. Zawsze zanim dobiorę Wam odpowiednik kosmetyki i też opowiem Wam, jakie kroki w pielęgnacji powinniście wykonywać, pytam, czy znacie dobrze swoją skórę. Czy robiliście kiedykolwiek badania i analizę swojej skóry? Dlaczego to pytam? Ponieważ okazuje się, że większość z Was źle interpretuje sygnały, które pojawiają się na Waszej skórze, jakieś problemy. Czasami jest tak, że piszecie mi, że skóra jest trądzikowa, że błyszczy się w pewnych miejscach bardziej, że pojawiają się jakieś zaskórniki. A po głębszej analizie tego, o co Was pytam, okazuje się, że to nie jest typ skóry tłustej, a w większości jest to na przykład skóra odwodniona. I dlatego też takim początkiem, który powinien prowadzić do dobrej pielęgnacji, powinno być badanie i analiza skóry. Takie badanie i analizę skóry możecie wykonać w salonie kosmetycznym, w salonie kosmetologicznym, w gabinecie medycyny estetycznej, jak również u dermatologa. Ja wiem, że w mniejszych miastach może być z tym problem, ale tak naprawdę taką dogłębną analizę, sprawdzenie w jakim stanie jest nasza skóra, może wykonać kosmetyczka czy też kosmetolog do salonu, do którego się udacie. Także warto sprawdzić, jaki typ skóry mamy, co tak naprawdę się na niej dzieje i co jest przyczyną tych objawów, jakichś problemów na naszej skórze. Przeanalizować to i dopiero na tej podstawie dobierać odpowiednią pielęgnację. Jeśli o mnie chodzi, to ja skórę staram się badać 2 razy do roku, ponieważ wiem, że ona sezonowo się zmienia. Czasami jest to też związane na przykład z hormonami lub z dietą, którą aktualnie stosuję, czy też zmianą kosmetyków. Obserwacja skóry, to jak reaguje na właśnie kosmetyki, jak reaguje na różne zabiegi, które wykonujemy, na dietę, na to co jemy, to jest dla nas bardzo, bardzo ważne, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie ocenić, czy wykonujemy dobre kroki w kierunku pięknej skóry. Także kochani, pierwszy błąd, o którym warto pamiętać, to jest właśnie brak tej analizy skóry, brak badania skóry, więc jeśli chcecie zacząć przygodę z tym, żeby Wasza skóra wyglądała lepiej, żeby pielęgnacja, którą później sobie kupicie, jakieś kosmetyki, w które zainwestujecie, rzeczywiście przynosiły efekty, badajcie dokładnie skórę. Drugi błąd w pielęgnacji, który bardzo często się pojawia, to są źle dobrane kosmetyki. Niestety, jeśli nie wiemy, jaki mamy typ skóry, albo idziemy tak troszeczkę po omacku, a najczęściej dobieramy kosmetyki w momencie, kiedy pojawia się nam jakiś problem. Jeśli na przykład pojawiają się na skórze jakieś grudki, wypryski, coś z tą skórą zaczyna się dziać, najczęściej chwytamy po kosmetyki do skóry tłustej lub też na jakiś problem trądzikowy, a czasami wystarczy na przykład lepsze nawilżenie. Dlatego też znowu nawiążę do tego pierwszego błędu. Jeśli już poznacie swoją skórę i będziecie wiedzieć, jaki ona ma dokładnie typ, jak się zachowuje, przy analizie skóry dowiecie się, które miejsca są bardziej przesuszone, gdzie tego kolagenu i elastyny jest mniej, gdzie ta skóra jest bardziej wiotka, mniej ujędrniona, gdzie pojawiają się przebarwienia, wtedy też będziecie w stanie dobrać dla siebie odpowiednie kosmetyki pielęgnacyjne. Bardzo często też kierujecie się jakimiś opiniami w internecie, tutaj też nawiążę do siebie, bo na przykład słyszycie recenzje, jakieś dobre recenzje kosmetyków i też chcecie, żeby one na Waszej skórze super zadziałały, a wszyscy o nich mówią, że są takie dobre i dobre i Was to kusi. Idziecie do drogerii, kupujecie ten kosmetyk, a potem okazuje się, że
coś tu nie gra, że wcale nie jest tak dobrze, jak wszyscy o nim mówią. A może problem leży właśnie w tym, że ten kosmetyk jest niedokładnie dopasowany do waszego typu skóry. A jeśli nie znacie typu waszej skóry, no to nie dziwcie się, że wydałyście pieniądze, wrzuciłyście tak naprawdę pieniądze w błoto, ktoś polecił wam jakiś kosmetyk, czy to koleżanka, przyjaciółka, ktoś bliski, blogerka, youtuberka, czy ktokolwiek inny popularny, i nagle okazuje się, że jest coś nie tak. Dlatego właśnie pierwszy krok, analiza skóry, drugi krok, dobór odpowiedniej pielęgnacji, preparatów pielęgnacyjnych pod wasz konkretny typ skóry i problemy, z którymi chcecie walczyć. Trzecim błędem w pielęgnacji, który najczęściej popełniamy, to jest niedoczyszczona skóra. Tak, dobrze usłyszałyście. Oczyszczanie to jest podstawa naszej pielęgnacji, bo dobrze oczyszczona skóra lepiej przyjmuje składniki aktywne z preparatów pielęgnujących. I niestety nawet w wieku starszym, i to nie tyczy się tylko młodych kobiet, zapominamy o tym, albo nawet nie wiemy o tym, że powinniśmy skórę dokładnie oczyszczać. Ten krok jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo ważny i czasami nawet nie wystarczy wiele, żeby zmienić w swojej pielęgnacji, jeśli przyjrzymy się temu, co nasza skóra w ciągu całego dnia na sobie posiadała, na sobie miała, i dokładnie to wszystko zmyjemy w wieczornej pielęgnacji. No tak, taka jest prawda. Musicie przykładać się do demakijażu, do oczyszczania skóry. Musicie wykonywać to porządnie, nie po łebkach. Nie gdzieś przetrzemy sobie naszą skórę jakąś chusteczką nawilżoną, a później nakładamy na to pielęgnację. Czy też na przykład użyjemy tylko i wyłącznie mleczka albo płynu micelarnego i później znowu nakładamy pielęgnację. Prawda jest taka, że jeśli skóra nie będzie dobrze oczyszczana, to ona w pewnym momencie zacznie nam się buntować. A co za tym idzie, zaczną zapychać się pory i też skóra zacznie reagować na przykład jakimiś okropnymi niespodziankami. I to czasami nie jest wina preparatów pielęgnujących, które na siebie nakładamy w późniejszych krokach, bo często tak słyszę, że coś mnie zapchało. Ale bardzo często właśnie problem polega na tym, że my tej skóry dobrze nie oczyszczamy. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że w ciągu dnia, samego rana nakładacie preparat pielęgnacyjny, następnie nakładacie filtr, potem robicie makijaż, dokładacie sobie makijaż czy też filtr w ciągu dnia. Na skórze zbierają się wszystkie zarazki, zanieczyszczenia, dotykamy skórę, bakterie i cała reszta. Później przychodzi wieczór i zmywamy makijaż, ale zmywamy go raz, dwa, trzy, bez zastanowienia, nakładamy kolejną pielęgnację i takie kroki wykonujemy przez kilka kolejnych dni lub przez kilka kolejnych tygodni. Jaka skóra musi być brudna, jaka musi być zanieczyszczona, jak pory skórne muszą być zapchane, po pewnym czasie, uwierzcie mi, to jest po prostu jakiś obłęd. Dlatego, moje drogie panie, ale również panowie, przykładajcie się do tego, jak będziecie oczyszczać waszą skórę, i róbcie to przede wszystkim dokładnie. Lecimy dalej. Skoro jesteśmy przy oczyszczaniu, to następny błąd, który bardzo często popełniamy, oprócz tego, że nie doczyszczamy naszej skóry, to stosujemy nieodpowiednie preparaty doczyszczające. Dobrze usłyszeliście. Nawet nie wiecie, ile razy usłyszałam, że ktoś do oczyszczania skóry używa toniku. To nie jest preparat, którym zmywamy makijaż i oczyszczamy skórę. Podobnie stosujemy płyn micelarny, którego nie zmywamy. Tak naprawdę w 90% przypadków płyny micelarne należy zmywać. A dlaczego? Ponieważ micele są to substancje powierzchniowo-czynne, które rzeczywiście powodują, że te wszystkie zanieczyszczenia, zabrudzenia z naszej skóry zostaną usunięte. Ale wyobraźcie sobie, że micele są to takie kuleczki, które zjadają, pochłaniają ten brud, i nie jesteśmy w stanie tych wszystkich miceli ściągnąć przy pomocy wacika. One gdzieś na tej skórze naszej pozostają. Do czego to doprowadza? Już nie wspomnę tutaj o brudnej skórze, która jest niedoczyszczona, bo coś cały czas na niej jest, ale
przy dłuższym stosowaniu takie micele, które pozostają na naszej skórze, mogą ją nie tylko podrażniać, ale przede wszystkim przesuszać. I tutaj znowu zaczyna się to błędne koło, bo przesuszona skóra produkuje więcej sebum, a jak produkuje więcej sebum, zaczynają pojawiać się na naszej skórze jakieś niespodzianki. Także pamiętajcie o tym, że jeżeli zabieracie się za ten krok prawidłowego oczyszczania skóry, to dobierajcie do oczyszczania odpowiednie i właściwe preparaty. Ostatni błąd, który bardzo często popełniacie w waszej pielęgnacji, to jest brak tonizacji. To jest taki krok, o którym od jakiegoś czasu jest bardzo głośno i są zwolennicy, ale są też przeciwnicy stosowania toniku. A ja wam powiem tak, i to powiem wam z własnego doświadczenia, i też z wiedzy, jaką posiadam na przykład ze studiów, czy też z pracy jako kosmetyczka lub też kosmetolog, że woda, którą stosujemy do oczyszczania naszego skóry, a jest ona tak naprawdę najlepszym środkiem, żeby tę skórę oczyścić, zmienia pH naszej skóry. I teraz potrzebujemy substancji, która będzie przywracała to naturalne pH naszej skóry. I tutaj wkracza tonik. Tonik jest takim przejściem pomiędzy oczyszczaniem skóry a pielęgnacją i warto stosować go w swojej codziennej rutynie. To nie jest kosmetyk, który będzie dawał wam jakiś efekt wow. Jeśli na przykład przeczytacie, że ten tonik jest preparatem przeciwzmarszczkowym i on będzie wam super skórę ujędrniał, nie liczcie na to. Stosujcie tonik jako właśnie taką bazę przed nałożeniem kosmetyków pielęgnujących, która sprawi, że pH skóry zostanie wyrównane i to jest dla was najważniejsze. A dzięki temu, że pH skóry zostanie wyrównane, wszystkie substancje aktywne, które później będą miały zadziałać, zadziałają tak jak powinny. Skóra będzie przygotowana na przyjęcie substancji aktywnych z preparatów pielęgnujących, ale też zauważycie, że będzie mniej podrażniona, mniej ściągnięta, mniej zaczerwieniona. Z czasem te objawy zaczną zanikać, skóra zacznie się przyzwyczajać do tego, że wykonujecie ten krok waszej pielęgnacji i zacznie wam w ten sposób dziękować. Toników na naszym rynku jest naprawdę ogromna masa i warto zwracać uwagę na to, co mają w swoim składzie i dobierać je do typu waszej skóry. I na zakończenie dzisiejszego filmu jeszcze jeden błąd, który bardzo często popełniacie. Powiedziałam wam już o tym, że ważna jest analiza skóry, ważne jest to, jak nasza skóra się zachowuje i poznanie jej, dokładne jej poznanie. Ważne jest prawidłowe oczyszczanie, stosowanie odpowiednich kosmetyków, dobranie tych kosmetyków do typu naszej skóry. Ale powinniście zwracać też uwagę na pewną sprawę. Otóż ostatnio bardzo dużo mówi się o aktywnych substancjach, które znajdziemy w preparatach pielęgnujących i mam tutaj na myśli na przykład kwasy, retinol, witaminę C i wiele innych składników, które są właśnie w kosmetykach. Niestety też brak wiedzy powoduje, że często stosujemy takie preparaty w okresie, kiedy nie powinniśmy ich stosować. A co za tym idzie, później zaczynają się problemy. I zanim sięgniecie po kosmetyk, który ma w składzie na przykład retinol, to starajcie się zdobyć na temat retinolu jak najwięcej informacji. Między innymi, czy on się nadaje do waszego typu skóry. Czy jest taki okres, w którym możecie akurat stosować ten retinol. Czy to jest właśnie odpowiedni okres, ale przede wszystkim, czy jest to też odpowiednia pora roku. Bo bardzo często stosowanie kwasów, pewnych form witaminy C, czy na przykład retinolu, produktów z retinolem w okresie letnim może powodować przebarwienia. Więc tak naprawdę wcale sobie nie pomagacie, a tylko utrudniacie sytuację i przysparzacie sobie kolejnych problemów. Także zwracajcie uwagę na to, co jest w składach preparatów pielęgnujących, jakie są tam silne substancje aktywne i dostosowujcie stosowanie tych kosmetyków do danej pory roku, do tego jaki macie typ skóry, ale właśnie przede wszystkim też do waszych problemów. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Często piszecie mi w wiadomościach prywatnych, czy też właśnie w mailach, że stosujecie akurat w tej chwili jakiś preparat z kwasem, że on w ogóle bardzo fajny przynosi efekty na waszej skórze, no ale potrzebujecie czegoś tam innego i ja wtedy
Was się pytam, no ale dlaczego? Dlaczego ty w tej chwili stosujesz ten preparat z kwasem? Nie rób tego, bo za chwilę pojawi się kolejny problem. Oczywiście są takie kwasy, są takie formy witaminy C i cała reszta, które można stosować w okresie wysokiego napromieniowania. Trzeba pamiętać o tym, że skórę należy w odpowiedni sposób chronić i stosować też m.in. filtry UV. Ale to już jest temat na zupełnie inny filmik. Najważniejsze jest to, żeby właśnie nie popełniać tego błędu i nie stosować tak silnych substancji aktywnych w okresie mocnego napromieniowania. Troszkę się dzisiaj rozgadałam, ale mam nadzieję, że te błędy, które Wam wytknęłam, właśnie pomogą Wam w tym, żeby ta Wasza pielęgnacja była jeszcze lepsza, żeby te kroki były jeszcze lepsze, a przede wszystkim, żeby Wasza skóra wyglądała piękniej. Jestem ciekawa, czy są jeszcze jakieś błędy, które bardzo często popełniacie, albo też o których słyszałyście. Podzielcie się koniecznie tą informacją w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się ciepło. Pa!